Co, ja mam klocka postawić na środku? O. Nie oddychaj, Mufinka, nie oddychaj. Tak, ja tak, miałam tak go trollować, a nie on no, mnie. Co to by się porobiło? Jakiś... Normalne. Finka, bo nie! Wyczułem się! Szybko na górę. Cześć, kim jesteś? Halo! Halo! Zostaw mnie, ty duchu! Halo, dzień dobry, panie kurczaku. Hejka, hejka, hejka! Od dzisiaj będę kurczakiem z grilla. Zrożna, tak? Tak. Hejka, pomagam się! Głowa! Przygody w Muffinkowo zaczynamy! Hej, słodziaki! Dzisiaj troszeczkę sprankujemy Kitka i będziemy go gonić przez 24 godziny. Tylko chodzi nam o Minecraftowe 24 godziny, żeby nie było nieporozumień. Że nawet będę niewidzialna! Jeśli chcecie więcej odcinków, koniecznie zostawcie teraz 2000 łapek w górę, a my zaczynamy. Hejka! Słuchajcie, dzisiaj stwierdziłam, że skoro jest taka ładna pogoda, to trochę potrolujemy sobie Kitka! Tak, będziemy za nim chodzić przez cały dzień, ale tak, żeby nas w ogóle nie widział. No dobra, słuchajcie, trzeba go znaleźć. Trzeba go znaleźć. Jestem w moim przeuroczym domku, ale go zostawiamy, ponieważ nie dzisiaj będzie się tutaj toczyła akcja. No chyba, że Kitek tutaj przyjdzie, chociaż w sumie co on by tutaj robił. Zobaczymy, czy Kitek nie obgaduje za plecami na co dzień i co takiego robi, kiedy nie jest ze mną, kiedy się razem nie bawimy. Jestem mega ciekawa, chociaż się trochę boję. Kitek, To już mnie nie widział. Słuchajcie, on mnie dzisiaj totalnie nie może zobaczyć. Ja będę go trollować, ale powoli, 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 żeby nie wiedział, że za nim chodzę. Zerwać, nie zerwać. Zerwać czy nie zerwać? Matko, zachowuj się jak Patryk ze SpongeBoba. Mleczek. Słuchajcie, będzie się tak zakradać od tyłu. Idzie tu, nie może mnie zobaczyć. W sumie to takiego też chciałem. Może coś mu powiedzieć. Ja mam pomysł, zabiorę wszystkie kwiatki, posadzę u siebie, a Muffinka pomyśli, że to świnka. Nie, już nie myśli, słuchajcie. Coś mu podrzucimy, czekajcie, podrzucimy mu to. Tylko muszę podejść bardziej. Kto tam jest? Kto tam jest? Halo? Halo? Nie, wyrzucimy. Tutaj dawało mi się. Wyrzuciliśmy, dobra? Czekam, żeby nie wiedział, że to ja. Napiję się tego, czy nie? Czekajcie. Wziął to, słuchajcie, wziął to. Po co mi to? Nie chcę tego. Nie, kurczę, nie wziął tego. A dobra, dobra. Jeszcze raz spróbujmy. Słuchajcie, ja muszę być niewidzialna. Muszę. O, tak. Muszę być niewidzialna, żeby nie wiedział, że za nim chodzę, więc wypijemy teraz potę niewidzialności. Nie mam klopa! Co jest niewidzialna? O nie, napomyliłam poty! Dobra, czekajcie, mam tu drugą, więc ją szybko wypiję. Okej, pijemy. O, działa, nie widać mnie, słuchajcie, nie widać mnie, no dobra. W takim razie trzeba, tylko muszę nic nie trzymać w ręce, więc może miecz. O nie zebrałem, czemu one tu leżą? O nie, zebrałem, dobra, tak, już nie ma, tak? Czekajcie, weźmiemy tą potkę. Wszystko zwalimy na świnie. Ej, au, co się dzieje? Ała! Chyba wcelowałam! Udało się obić, jednak idzie do mojego domu. Wiedźma! Ja mu zaraz dam wiedźmę. Żadna wiedźma, początkująca czarownica. Schowałem się. Gdzie on jest? O nie! Tak nie może mi kliknąć, gdzie on jest? Jak to przecież nie widział? Czemu wiedźma? Jak to tu się stanęło? Dobra, idziemy dalej, do tego domku. Do tego domku? Jest tam, jest! On mnie nie będzie widział, jeśli nie będę trzymać w ręce, nic nie trzymamy. Czemu on wchodzi do mojego domku? Co to ma być? O nie, wróć mi tu łazienka. Tu nie ma łazienki. Co to za dom bez łazienki? No najbardziej smaki. Co, ja mam klocka postawić na środku? O, dobra, niech stoi klocek na środku. Niech się zastanawia. Ciasteczko. I jeszcze wiecie, co zrobimy? O, tak, zamrugujemy to. I nie wyjdzie już stąd, dobra. Lecimy do mnie, do domku. Ja nie mogę. Ja wiem, TNT jej podstawimy. Ale to co? Jest pomysł. Gdzie? Gdzie ja mam moje TNT? O nie. O, czekajcie, drzewko też by mi się przydało, drzewo by mi się damy mu tym razem to. O, drzewo. Ej, co jest? Co jest? Pokryjemy się. Nie widział mnie? Chyba będzie nas spowolniony, będzie nas wiele wolniej wszystko robił. Dlaczego jestem taki wolny? Krótko. Krótko, czy nawet jestem niewidzialna? Dobra, jestem niewidzialna. Halo, Muffinka, wiem, że tu jesteś. Nie ma mnie tu. Halo. O, diamentowy mieczyk za darmo? Ja nie mogę, ktoś zgubił diamentowy mieczyk. Ale fajowo! Zawsze taki chciałem! Czyli czy to jest Muffinka? Muffinka miała taki mieczyk. Nie oddychaj, Muffinka, nie oddychaj! Halo, Muffinka, widzę cię! Gdzie on mnie widzi? Widzę cię! Byłaś! Ale kłamczu! Jak kłamczy, patrzył na mnie! Ona mi się nabrała przecież! O nie, kurczę! I myk!
Ła! Boli! Kurczaczki! Idziemy tutaj i sprawdzimy, czy ma coś w lodówce. O nie, 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 mój arbuzik! O nie, nie, ja sobie kupiłam kolację. O tak! Jest team arbuzik, czekaj, kiedy arbuzów, ja nie mam. Nie, tak, ja miałam go trolować, a nie on mnie. Co to by się porobiło? Słońce zachodzi. Powoli mi się kończy czas. Ciemno jest, ja nie mogę. Dobra, ja muszę iść, idę spać. O, jest tutaj. Idę spać. Na górę, do łóżka. Dobrze, że mu finki nie mam, bo tak. Jajkiem w niego rzucimy. Albo nie. Jajkiem będziemy nim rzucać. Zamkniemy drzwi, idziemy. Pierwszy wezmę prysznic. Ojoj. O tak. Tak. Wiem, wiem, słuchajcie, poskładamy mu jajka, że jak on nie wejdzie, wszystko się potłucze. Patrzcie, tu rozłożymy. Tam. Nie, myślę, czekajcie, jeszcze może tutaj parę jajek. O, do wanny? I czemu nie mogę do wanny wejść? Co jest? Wanna się zepsuła. Halo, potrzebuję mydła. Nie chcę mydła. Jajka. Zrobię kupę. O tak. O nie, fu. Ojej, moja świnka sobie po trochę zepsuła. Dobra, to zrobię jajka. Nie wejdzie, nie wejdzie. Po co tyle jajek? O, darmowe jajka. Kurczę, nie roztrzaskał ich, myślałam, że będzie z nim jajecznicy. Co on robi? Co on z nimi robi? Patrzy w telewizor jajkiem, a tak! W telewizor, ale... Dobra, i teraz tak idę sobie spać. Czemu tu nie ma ściany zepsuła jak zwykle? No bo jak była świnką, byłam za gruba, to dlatego. Położę. O, tak. No gdzie w moim łóżeczku, gdzie on jest? Tak? Ja cię kredzę, ale zniknął. Czekajcie, ja go zatrudnię. Ja nie mogę, coś, nie mogę spać. Wiem! Oj. Ja nie mogę, jakieś takie mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje tutaj. Chyba sobie siądę do komputera. O nie, nie mam głowy kitka. Do komputera sobie tu siądę, ojej. Nie mam głowy kitka, to on patrzy na tym komputerze. Ej, gdzie jest moja głowa? Halo? Była to przed chwilą. Halo? Poczekajcie, tu jest chyba. Patrzcie, co mu powiedziałem. Takie mam cały czas wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Kwiatek. Nagle kwiatek się znalazła? A, to pewnie mi wypadł. Dobra, co? Wezmę sobie tą głowę. O, tak? Czemu mówisz, że moją głowę? Pomysł. To była moja głowa! Będę dał mu finkę. I teraz, o! Ja, ale mam dużą głowę, ja nie mogę! Co za gigałek? Szkoda, że cała pusta ale... jest. Gdzie mam głowę kitka? Kurczę, myślałam, że ja teraz będę miała głowę kitka. Ale się nie znalazłam tutaj. No i co my teraz zrobimy? Idziemy dalej. Dobra, ja odstawię tą, jestem dyniowym potworem. Kto to robi? I wyrzucam główkę i lecę na... A dobra, niech leży, mówi z niech sobie poprawi. Czekajcie, włożymy tą głowę, włożymy tą głowę. Nie podoba mi się ta dynia, bardzo tak... Nie, czekajcie, zobaczymy jak wyglądamy. Ale bosko! Jedzenie na stole, no i oto właśnie... Ta z duchem mufinki! Idę jako duch mufinki. Gdzie on jest? A, na duch chyba szedł. Chyba razem szedł, uwaga. O, zmiksujemy sobie. O, czemu tu jest jajko? Wow, ile rzeczy zmiksujemy, robimy miks. Dirta kuchni się jest właśnie. O, da się dirta włożyć. Co tutaj jakiś... Mufinka? Co to ty? To nie ja mufinka, tylko to jest głowa mufinki. Ciało, nie masz ciała. Halo? To jest duch mufinki, który piluje swojego arbuza w lodówce. Oj, co to jest? Dobra, uciekam, jestem tam, że ja nie mogę, co tam jest, tam straszy. O, jeju, oszukałem tego ducha. O matka, jest burza z piórnami. Szybko, szybko. Ojeju, to się zastanawiam, co jest gorsze. Jeszcze nawet za nim. A, zombie. Nie, głowa! Nie, dobra, nie. Ja mam pomysł, ja mam pomysł. Nie, święt znowu, ja mam dobić. Co tu się dzieje? Biegnę na komisariat. Tam jest bezpiecznie, w komisariacie zawsze jest bezpiecznie. Komisariatu idzie, słuchajcie. Peter, idźmy stąd, ty. Nie, nie mogę, nie. Toma, czekajcie, zdejmiemy teraz tą głowę. Na chwilę. Dobra. I pójdziemy, jak go nie widzieli. Idę do mojego pokoju. Idę do mojego pokoju. Się łupają klata, mateczko. Zamkniemy te drzwi, czasem lata. Gdzie on jest? O, dobra. Kurczę, tutaj jest spokój, ja nie mogę, co tu się dzieje? Wow, Gdzie on poszedł? Dobra. Do swojego pokoju, który to był jego pokój? Halo, kitek! Nie, to nie jest jego pokój. Dobra. Kitek! O, dobra, okej. Okay. I to o, tu jest. Czemu się drzwi otworzyły? O, faktycznie. Czemu się drzwi otworzyły? Nie. Uwaga, czekajcie, może tą głowę z powrotem? Tylko czekajcie, zanim stanę. Czy nie? O, obraz mu finki. Zgaśmy światło. Czemu ta pochodnia tutaj jest? Dobra. Zgaśmy światło i ja się tu położę spać. Położę się spać, jak widzę, widzę głowę mu finki. Najgorsze, że tu muszę się na kanapie. Jakoś mi tak. A nie, no co tak mnie? Ja nie mogę, o co chodzi. Chrabak i ciastek. O nie, o nie, znowu jestem. O nie, znowu jestem widzialna. Jaki przypał, dobrze, że poszedł z pokoju. O,
ja nie mogę, bo bym nie zobaczył. Idę stąd. Ja dobrze, wiem, że się wiem, gdzie mnie znajdzie ten jakiś głupi duch. Ja wiem. Jaki głupi? Na trampolinie mnie nie znajdzie. Wskoczymy. Cześć, czy mam jeszcze podkreślić? Czestek! Co u ciebie? Cześć, Ciastuś! Ciastuś! Mam jeszcze podkreślić na Ciastuś, to sobie bym tutaj opędzał, Ciastuś. Udało się! Ciastuś! Ciastuś, broń mnie! Atakuj tego! Atakuj go! Schowamy tę głowę, żeby jeszcze mnie nikt nie widział. Wow, dobrze, Ciastek. I lecimy na dół. Dziękuję, Ciastek, za pomoc. Dobra, idziemy skakać na nasze potwory, czy mnie potwory widzą? Dobra, tutaj mi duch nie wejdzie, przecież duchy... Czajcie! To jest chyba normalne. Duchy, ale to jest najlepsza podka ever! O, Kitek tam jest, czekajcie, chodź. Ciastek! Hej, Ciastek, czy Ciastek mnie widzi? Ciastek! Tu mi duch, tu nie, Ciastek mnie nie widzi. Ach, na pewno, o nie, nie widzi. Ciastek, patrzysz się na mnie? Nie, to nie na mnie. Na drzwi się patrzy. Hop, hop, matko, co to było? Co było, światełko? I myk! Okej. Dobra. Ej, idziemy do wszystkiego, czekajcie. Będę skaczącą głową na trampoliny. Nie, 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 nie. I zjedzmy sobie ciasteczko, dobra, tu mnie duch nie znajdzie. A i nawet jakbym nie znalazł, to go oszukam. Pomysł. Czyli widać, że skacze? Tak! Jestem znowu skaczącą głową. Ale tak, się jeszcze, dobra, czekajcie. Idziemy do Kitka! Co jest chyba tam dalej? Wow! Wow, wow, wow! Ała, jak ja nie umiem tam wskakiwać. Nie goni mnie tego, ale łatwo jak zwykle. Kurczę! Jest! Skaczę chyba tam. Już mi się wydaje. Nie widział, nie widział. Hop. Halo, Kitek, jesteś tam? Halo, Mufinka, czy to ty? Kitek! Mufinka! Kitek! Mufinka, przyszłaś! Ja. Mufinka, słuchaj, bo ja mam takiego ducha tutaj, no, który ten, który chce mi coś zrobić. Gdzie no, jesteś, tu jestem! Nie widzę cię. Tu jestem, przy wejściu. Mufinka, halo, nie widzę cię. No, nie mogę, no, o, okej. Okay. Mufinka, bo, a! Nie, 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 nie. Nie, nie, idź mi stąd, idź mi stąd, nie dam się. Łatwo, łatwo. Nie, 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 jeszcze głos, Mufinka, ała! Uderzyłem się. Szybko na górę, na górę, na górę. Nie, nie potrafię, dobra, nie, ja stąd uciekam. Ja stąd uciekam, na górę, szybko, po trampolinie. Poczekamy na niego przed parkiem trampolin. O, sam wyszedł już. Dobra, biegnę, biegnę. Na górę, na górę, na górę, na górę, szybko, szybko. Gdzie on mnie nie widzi? Dobra. Gdzie on jest? A, na górę pobieg, czekajcie. Po zjeżdżalni pobiegniemy, tylko że strasznie tu jest ślisko. Idą za nim, ale nie za mną, że mam na swojej głowę. Potwory mnie nie gonią. Najlepsza fotka. Jeżeli ją zobaczę, to... A, znowu! Nie, proszę, nie zbliżaj się, nie zbliżaj się, nie zbliżaj się, poskoczę. Bo skoczę stąd. Bo stąd skoczę. Bo... Skaczę. Skaczę! Dobrze, że miałem moje skrzydła. O nie, ja nie mam tych skrzydeł, czekajcie, muszę stąd jechać. Już jest ranek, o nie! O nie, a, teraz się kończą moje 24 godziny. Ja nie mogę. Idź, zobiak, proszę, proszę, ale to znowu! Nie, znowu tu jest! No idź, panie duchu, halo, kwiatuszek, kwiatuszek dla ciebie. Ty jesteś duchem Mufinki, ja Mufinka lubi kwiatuszki, proszę, proszę mnie zostawić w spokoju. Proszę mnie w spokoju zostawić. Proszę, proszę, daj. Ja jeszcze jestem niewidzialna. Jeszcze jestem niewidzialna, dobra. No to dobrze, ale kurczę, już nie chcę go tak straszyć, wiecie? Bo to chyba za dużo, prawie 24 godziny minęły. To chyba nie ma co go tak męczyć. Dobra, słuchajcie, może ja tak... Ojejciu, ile kwiatuszków mi zostawił, jaki kochany. Ja nie mogę, ale dobrze, że mi się udało. I teraz... Panie Skielecie, proszę się nie palić tak blisko mnie. Gdzie on poszedł? Chodźcie, powiemy mu, że to ja i że to był tylko prank. Ale fajnie było, strasznie się fajnie bawiłam. Matko, co... Cześć, kim jesteś? Halo? Halo, kim ty jesteś? Chcesz kwiatuszkę? Mam na ciebie kwiatuszkę, popatrz. Halo? Jaki ty jesteś uroczy? No zobaczcie w moje oczy, jaki ty jesteś tyci! Tyci, słodziak! Czemu ty się tam dusisz? Halo? Ty musisz oddychać, wiesz? Halo? Zostaw mnie, ty tu uciekaj! Uciekaj! No chodź, pobawimy się! Kitek, chodź! Nie, przestań, zostaw mnie! Chodź, słodziak, powiedziałeś Kitka? Jest, bo ja właśnie strzelam do niego, a ty chyba go odwiedzałeś. To jest mój. Halo, hejka, cześć, zaprzyjaźnijmy się. Dobra, czy ty jesteś Mufiką? A czy ty jesteś słodkim tutaj maletuszkiem? Nie, ja jestem... co on robi? Dobra, nie widzimy. Co on robi? On jest jakiś dziwny, ja wam powiem. Nie widzimy. Złamałem się, ale łatwo. Halo, widzę cię. Hejka, pobawiłem się. Głupa! Pobawiłem się. Nie, ja mam dość, proszę mnie zostawić. Ja nie chcę się z tobą, ja nie chcę się z tobą kolegować. Proszę mnie zostawić. Kopę tunel. Pojedynczy, nie znam. To jest! Dlaczego ty mnie? Halo? Dobrze ci się czujesz? Może coś nie tak z tobą? Szybko, zabudujemy ją. Uciekam! Uciekam! Halo? Nie masz, mnie nie znajdzie. Gdzie on poszedł? Ja nie mogę z nim, no ja cię kręcę! Gdzie jest kura? Kitek, szybko. Chodź, mi się już to nie podoba. Kitek, gdzie jesteś? Kitek, bo twój kolega cię zostawił. Kitek! Wiedziałem, że się da nabrać, że jak będę kurczakiem, to mnie nie znajdzie, proste. Kurczak! Hejka, pani kurczak, chcesz kwiatuszkę? Wiedziałem, że się nabierze na to. Będzie proste. Cześć moje kurczaczki, jaki jesteś słodziakiem! Ty są głupie, ja nie mogę. Hejka!
Słuchajcie, widzieliście kitka? Potrzebuję kitka. Halo? Fak. Gdzie jest ciastek? Ciastek miał pilnować kurę, nie do trampolin się pakować. Ja cię kręcę. Fak. Wiecie co, kiedy już jestem nie widziana? Chcę znaleźć kitka, tak to będę go cały czas straszyć. Ale powiem wam, fajnie było. Mi się podobało. Dajcie znać, czy wam się podobało takie gonienie i prankowanie kitka. Halo? Dzień dobry, panie kurczaku. Hejka. Co to ma być? Co to ma być za kur... A, zobaczyłem! Kitek, to jesteś ty! Ty kurczaku! Uciekam, ała, przestań. Jaki ty masz słodki kuperek! Czy to jesteś ty? Mufika, kitek, czy ja wiem, że to ty. Dlaczego no to ty mnie tak straszysz? Powiedz mi. No przepraszam, bo tak ale śmiesznie, a ty mi dałeś tyle kwiatuszków. Będę, od dzisiaj będę kurczakiem z grilla. Z Rożna, tak? Tak, nie, z grilla. Kitek, zejdź z tego grilla, serio, serio, kitek, bo ty się, kitek, weź, bo ty się... Muszę przypiec sobie kuperek. Matko, tak? Ale nie lubię kurczaków, ja nie jem mięska. To ja zostanę, od dzisiaj będę ciastkiem. Ciastkiem? Tak, jestem ciastkiem. Proszę bardzo, jestem ciastkiem. No to idź pilnuj kur w takim razie, bo ciastek się chyba z tego nie wywiązał, wiesz? Bo ja chciałam ci powiedzieć, że ja tak byłam niewidziana, tylko żeby cię parkować, ale chciałam się po prostu z tobą pobawić, zobaczyć co robisz, jak się nie spotykamy, bo ty przestań być tym takim dziwnym. Jestem karaluchem! Wyglądasz jak taki mały szczurek słodki. Karaluchem! No, jak ci się podobał taki dzień? Kitek ze mną, beze mnie? Kitek? Nie znajdziesz kitek. No będę pan fajnie tutaj. Spędzam czas pod krzesłem przez 24 godziny. Super. Co ty na to? Super. Podobał ci się dzień ze mną beze mnie? Tak, był super. No, też mi tak znajdź mnie teraz. No, jesteś pod szafą. O, tu jest. Ej, skąd wiedziałaś? No widzisz. A teraz? Ja powiedziałam pod szafą, a to jest pufa. A i teraz gdzie jestem? No widzę cię, że jesteś tu. A tu. Dobra, Mufika, nie, ja stąd idę. Więc to, powiem ci tak, nie troluj mnie tak więcej, ja mam tego dosyć. Wracam do swojej pierwotnej formy, jestem panem Kitosławą. A co? O, jestem już sobą, nie podobało ci się? Co? Mi się bardzo podobało, dajcie znać, czy wam też, mam częściej robić pranki na kitku. Nie robimy pranków na kitku. Na Mufince pranki cię robi, fajnie na kitku, nie wolno nieprawda, robić. Buziaki. Na razie. Pa.